Elo, elo, witam wszystkich bardzo cieplutko w kolejnym odcineczku z gry Baldur's Gate 3. I ogólnie powiem wam szczerze, miałem naprawdę długą przerwę, to znaczy tygodniową przerwę od Baldur's Gate'a. Bo tak jak do tego odcinka grałem tak wręcz maniakalnie, codziennie po jakby nagrywałem w cudzysłowie, nie wiem, 7 odcinków. Tak, przez ostatni tydzień nie grałem w ogóle, po prostu miałem totalną przerwę od Baldur's Gate'a. Wynikało to z tego, że po prostu miałem tak zawalony tydzień, że nie miałem nawet chwili. Nawet chwili nie miałem, żeby przy tym Baldur's Gate'cie usiąść. No ale wracamy, wracamy, bo to jest jedna z tych nielicznych gier, które naprawdę mnie gdzieś tam wciągają i naprawdę chciałbym je posunąć. A wydaje mi się, że też taka przerwa dobrze mi zrobi, bo trochę umysł odpoczął, bo naprawdę przez ostatnie odcinki ogólnie moje decyzje bardzo dużo się działo. Chociażby sama decyzja, gdzie tak naprawdę przeszliśmy na ciemną stronę i zdradziliśmy z Guy, gdzie odeszło kilka ważnych członków, było dosyć grubą decyzją. I gdzieś tam wewnętrznie nadal taki czuję, na początku tak mi się wydawało, że czułem taką wewnętrzną, byłem trochę zniesmaczony, że straciłem jakby potencjalną opcję, żeby poznać historię tych dwóch postaci. Ale z drugiej strony to jest moja gra, co nie, moja historia, jakby w ten sposób też prawdopodobnie odblokujemy dużo innych historii, więc moim zdaniem całkiem ciekawa decyzja z perspektywy też gameplayowej. Zobaczymy, jak się teraz nasze przygody potoczą i jak to będzie generalnie wyglądać, przygoda naszej postaci. Więc generalnie idziemy, to nie przejmujemy się, jesteśmy takimi neutralnie, chaotycznie neutralni, więc generalnie czasami takie decyzje będziemy podejmować, moi drodzy. Dziękuję wszystkim za wszystkie komentarze, bardzo dużo daliście komentarzy przez ten okres, moi drodzy. Że jak powiem, naprawdę długo nie grałem i dużo komentarzy się pojawiło. Proszę państwa, uwaga, zaczynając od 10 odcinka, bo naprawdę przez tydzień nie grałem, mogę wam to pokazać, moi drodzy, więc zacznijmy od sekcji komentarzowej. Co nie, 20 odcinek już jest i nie grałem, czyli przez 10 chyba dni spokojnie nie grałem. Dobra, lecimy. To tak, Legis tutaj, dziękuję w ogóle wszystkim, co komentują, witam wszystkich, pozdrawiam cieplutko wszystkich widzów, którzy nadal oglądają serię Baldur's Gate'a, cieszę się, że tak bardzo wam się spodobała, jeśli jesteście tu nadal, napiszcie w komentarzu coś fajnego. Dobra, a teraz przeczytam tutaj, mi rady dawaliście. Uwaga, Legis, główna różnica między magiem i czarownikiem, pomijaj tutaj specjalizacje klasowe, atuty, zdobywanie z poziomem, polega na tym, że czarownik uczy się konkretnych czarów i ma ich niewiele, ale zawsze rzuca je na najwyższym możliwym poziomie. Na przykład odblokowałeś czary trzeciego poziomu, to każdy czar, który rzucisz, będzie wzmocniony do trzeciego poziomu. Fajne, kumam. A mag ma szeroki asortyment czarów, które są odpowiednio silne do swojego przypisanego z góry poziomu. Czarownik dodatkowo przy krótkim odpoczynku regeneruje komórki czarów, a mag potrzebuje do tego długiego odpoczynku. Faktycznie, tak jest, ale fajnie jest to, ale gdzieś to jest, ma ten plus, ten mimo wszystko ten czarownik, bo znaczy ten mag, bo jednak może się uczyć tych czarów, więc mi się wydaje, że generalnie Gate na razie oddaje. Ja stworzyłem czarownika jako swoją postać główną i bardzo dobrze mi się nim gra, ale trzeba dobrze przemyśleć wybór zaklęć. Zaskakująco dobrze działa bodajże nieziemskie uderzenie, ta sztuczka u czarownika, który wraz z poziomem się ulepsza. A też można dobrać atuty, które je dodatkowo wzmacniają i jest to na tyle użyteczna umiejętność, że mała ilość komórek czarów nie jest aż tak dużym utrapieniem nawet przy dłuższych pojedynkach. Ciekawe. No ale na razie gramy Gale'em, zobaczymy, jak to będzie nam się dalej toczyło. Warto sprawdzić sobie czary, które mają czas trwania do długiego odpoczynku, takie jak chowanie czy zbroja maga. Można je rzucać przed walką, dzięki czemu oszczędzać akcja, a ich kombinacja potrafi zapewnić solidne wzmocnienie. Wiem, zauważyłem i staram się faktycznie to używać. Will jest mega OP czarownikiem, gdy ulepszysz ten jego podstawowy atak, który jest w sztuczkach, staje się on niesamowicie potężny. Podstawowy atak, który jest w sztuczkach, będę musiał to zbadać, ma dość, że ten czar nie zużywa żadnych komórek czarów i możesz go używać co każdą rundę. Można go także ulepszyć mistycznymi ulepszeniami postaci, ci co przerabia go w lepszą wersję, która odpycha przeciwników oraz zadaje im potężne obrażenia. O bogowie, to ja chyba coś ominąłem. Ta sztuczka ma duży obszar działania i nawet jak go używałem pod koniec gry, zdecydowanie najlepsza postać, jeśli chodzi o wsparcie i atak dystansowy. Na wyższych wersjach może wystrzelić więcej niż jeden pocisk naraz, potem wzrasta do dwóch, potem do trzech. No to fajnie, bo ja uważam Gale'a za jednego z największych debili i najmniej użytecznych postaci, ale w sensie bardzo takich, czasami użytecznych, ale generalnie nie jest to moja najbardziej OP postać. Ach, ten Astarion, taki z niego żartowni się obraził, gdy powiedziałeś mu, że chcesz zobaczyć jego solówkę z łowcą potworów, co nie? Jakby co, jest możliwość zamiast zadawania normalnych obrażeń doprowadzających do śmierci, można wybrać obrażenie od zestłuczenia doprowadzające jedynie do zemdlenia. W ogóle tego też nie wiedziałem. Fajnie jest się dowiedzieć w 38, czy który tam nagrywam teraz odcinek, że można kogoś obezwładnić bez zabijania. Pamiętaj, że możesz atakować nieśmiercionośnie. Fajnie wiedzieć, co nie, że jest taka możliwość. Dobra.
Fajnie dowiedzieć się na końcu, że faktycznie jest taka możliwość, ale już będziemy wiedzieć, co nie? Dobra, no to co, cofamy się trochę, bo ja generalnie jestem na 10. odcinku. Trochę będzie dzisiaj, dzisiaj będzie trochę dłuższa, dzisiaj będzie trochę dłuższa jakby ten wątek komentatorski ze względu na długość odcinków, które muszę przeczytać. Uwaga, jedna z... uwielbiam jak doskonale sobie zdaję sprawę, że jakaś postać jest zła, w tym przypadku wiedźmie, i udaje, że to przecież zwykła, miła pani przecież, a inne są w błędzie. No tak. Praktycznie każda postać swojej drużyny ma zwój wskrzeszenia obok mikstury leczeń. A tak, bo nie mogłem znaleźć wzoru wskrzeszenia za pierwszym razem, pamiętam. Bladi, taka podpowiedź. Która gracza dzieli się na darmowe akcje polownicze? A, to wiemy już, to wiemy. Ogólnie w Rodos Gay były pokrywane esteregi, zaklęte przedmioty i tak dalej. A zagłada to może być klątwa lub choroba i to w zależności co to jest, trzeba takiego czaru użyć, zdjęcia klątwy lub choroby, ewentualnie zdjęcia czaru. Okej. Okay. Spoilery w tytule? No niestety, czasami tak mam, ale tam taki mini spoilerik. Spoilerik to był w tytule, bez przesady. Równie dobrze mogło być to kłamstwo. 12 odcinek. Poprawiłeś mi dziś humor, jak wziąłem sobie tego jej męża za sługę. Jak jesteś w jaskini pełnej pułapek i główna postać ma debuffy do percepcji, to porwać drużynę z kimś, kto ma tej percepcji najwięcej. Chyba, czyli posępne serce chyba. Aby wykrywała pułapki. Któryś z czarodziej miał czar, by zwiększyć HP drużyny o 5 do następnego długiego odpoczynku. Coś kojarzy. Nie wiem, czy już o tym wiesz, czy nie. Nie zwróciłem uwagi. W każdym razie, jak brakuje ci punktów ruchu, żeby zaatakować wroga, to często użycie dodatkowej akcji skoku, aby zbliżyć się do wroga, następnie zaatakowanie go pomaga, by zasięg skoku jest większy od zwykłego chodu. Spoko, dobrze wiedzieć. Bloody dostaje poradę, jak rozbroić pułapki tego typu. Czytają, po czym nie umie rozbroić pułapek. Proszę się nie przypierdzielać. Okej, okay, staram się jak mogę. 12 odcinek, 13 odcinek, lecimy. Ale widać, że już porad trochę mniej, bo chyba już zacząłem ogarniać, tak pomału. I tak pewnie nagrywałeś to wiele dni wcześniej. To prawda. W tej lokacji, gdzie miałeś tą dużą walkę, można było znaleźć dodatkowe informacje na temat Kagi, tej głównej druidki w szmaragdowym gaju. O ile wcześniej przeszukałeś jej rzeczy. Ta lokacja to część wątku badania jej zachowania i postępowania. I udało się faktycznie później to odkryć, więc całkiem miło. Według mnie świetne są decyzje, które podejmujesz, oby tak dalej. Przy okazji świetna seria. Ciekawe, czy będzie miał to same zdanie, kiedy podjąłem decyzję wyrwnięcia całego gaju co do nogi. Charyzma wpływa też na cenę u sprzedawców, więc jakby co, Willem bardziej opłaca się sprzedawać i kupować rzeczy, super się ogląda. Uwielbiam tą serię. Fajnie. Dobrze, że ktoś porozrzucał tyle skrzyń na tym bagnie. O bogowie, walka! Bladi, zagraj sobie w poprzedniej gry Baldur's Gate plus Wybrzeże Mieczy, Baldur's Gate 2, Cienie Arn, Thronebound, Mroczny Klimaczyk, jest fajna fabuła. Taka książka do czytania z przeplątaną walką. Fajnie. Jak coś, nie wiem czy przeczytasz, ale wątek posępny jest rozwinięty bardzo mocno, dopiero w akcie drugiej. A co do maga Gale'a, to radziłbym ci dawać mu te artefakty, jeśli o to prosi. W przeciwnym wypadku po prostu od ciebie odejdzie, nie będę ci pisał dlaczego ich potrzebuję, bo nie jestem jedynym z tych, co spoilerują fabułę. No, to Gale'a jeszcze odkryjemy, bo na szczęście Gale, mimo że jest raczej dobrą postacią, to nie odszedł od naszej drużyny. Bardzo miło z jego strony, że został w mojej posępnej drużynie śmierci i zagłady. Dobra, 14 odcinek. Takie wybuchające beczki warto zbierać, najlepiej najsilniejszą postacią i używać, czy to do walki, wspięcia się wyżej, dostanie się do trudno dostępnych miejsc, czy w celu niszczenia, otwierania drzwi i obiektów. I warto od razu w nie strzelać ognistymi pociskami, a nie najpierw strzałami, a potem jak to zrobiłeś. Pająki są też zwierzętami, więc jak chcesz, da się z nimi pogadać. Kiedy będziesz naprawdę ciemno, to nie zaszkodzi, czy to zapalić pochodni, rzucić zaklęcia dającego światło. Przypomnę tu mnie również, że warto zwłaszcza przed walką przywołać chowańca trupa. Właśnie słyszałem, że z tym pająkiem tam na samym końcu dało się pogadać, a my żeśmy go chyba od razu rozdupczyli, ale nie pamiętam jak to było, że, bo tutaj faktycznie poszliśmy, byliśmy tam gdzieś tam u tych goblinów i przez przypadek od razu zaatakowaliśmy te pająki. Nie pamiętam case'u, ale okazało się, że w ogóle dało się chyba pogadać z tym gigantycznym pająkiem. Co nie? Więc ogólnie jeden jakby wątek gdzieś tam ominęliśmy. Arsarion Wambi chciał mnie ugryźć. O, mamy 13 komentarzy. A do tego twórcy Baldura lubili robić easter eggi. Rzucali fajne rzeczy w mało oczywistych miejscach. Na przykład w Baldur 1 trzeba było zabić jednego kurczaka, który gdzieś tam był i z niego dropiło fajny przedmiot i ogólnie zwierząt się nie zabijało, chyba że przez przypadek jakoś je zaatakowałeś. To jest charakter praworządny, neutralny lub chaotyczny.
i trzy odnogi, dobry... A, to wiemy, jakie są te. Wiemy, jakie są kierunki, wiem. Przypomnę Bladi, bo widzę, że rozważałeś nauczenie się czaru piórko spadanie. Nauczyłem się w końcu. Bo chyba zapomniałeś, że mag potrafi uczyć się zaklęć zwoju, więc ogólnie polecałbym wszystkie zwoje, jakie posiadasz, w tym piórko spadanie, dać czarodzieju i kazać mu się nauczyć. Później te zwoje, które nie zostały zużyte, rozdaj z powrotem towarzyszom. Właśnie odkryłem to względnie późno, ale już wiem. Najlepszy roach to jest taki, że dajesz 4 level włodczyka, a potem lecisz w łowce i grasz pod łuk albo dwa małe kusze. Generalnie skrytobójca dobry jest, ale słabo tą klasę wykorzystujesz, bo ona musi zawsze zaczynać walkę. Wtedy ma dodatkowy cios, no i jak dobierzesz sobie do niego mrocznego łowca archera, to masz bardzo potężny damage w jeden target. Bardzo możliwe, ale ostatecznie zdałem sobie spokój z tym skrytobójcą, bo mi się nie podobał i po prostu wziąłem sobie, że mam dwie poboczne jakby akcje i myślę, no aktualnie gra mi się lepiej tym buildem. Chaotycznie neutralne, jak najbardziej. Dobra, dajmy tu, zapominam dawać serduszka. Dajmy herduszko, chaotycznie neutralny, dokładnie. Ta maska, którą nosi Ger, pomoże ci dostać się do różnych małych dziur, do jednej z takowych już próbowałeś wejść w odcinku 5. Maska Geila, bo tam chyba coś jest z typu, że z zmniejszeniem się? Nie, bo nie wiem, czy to małe, nie wiem, o którą maskę chodzi. W każdym razie pewnie chodzi o zmniejszanie się. Patrząc na to, jakie decyzje podejmujesz, wydaje mi się, że twoja postać jest neutralna, chaotyczna. Też mi się tak wydaje. Chaotyczna, neutralna? Da, bo to był ten odcinek, gdzie zadawałem pytanie, jaka jest moja postać. Ja bym powiedział, że jesteś antybohaterem. Bo jesteś na pewno chaotyczny, ale raz jesteś dobry, jak na przykład w Karlach, że chcesz jej pomóc z tym jej silnikiem w sercu i nawet nie pytałeś się, za ile te przedmioty są warte, ale z drugiej strony jesteś zły, bo na przykład nie chciałeś dać Geilowi artefaktów mocy, które widzisz, że potrzebuje. Lub z tym mężem tej od czarownicy. Mogłeś jej oddać różkę z jej mężem, ale wolałeś zachować ją dla siebie, co nie twierdzę, że nie było śmieszne w twoim wykonaniu, ale było... Ale nie było dobre. Kolejne pomniejsze rzeczy, typu widzisz kogoś w klatce i ktoś chce zrobić tortury lub zabić tę osobę z powodu, a ty wtedy twierdzisz, że to nie twoja sprawa i oglądasz to, bo cię to śmieszy. Lubię twoje wybory, ale nie jesteś bohaterem w tej opowieści. Wydaje mi się, że jesteś chaotycznym złem, który czasem zrobi coś dobrego, ale to tylko z kaprysu, bo jak zapisałem, bo jak napisałem... Nie no, ale chaotycznie zły to chyba nie, bo chaotycznie zły to jest taki całkowicie zły, mi się wydaje. To bardziej neutralnie, chaotycznie neutralne, jak mi się wydaje. Bo mi się wydaje, że nie jestem całkowicie zły. Mimo wszystko gdzieś tam wiecie, jak lubię kogoś, to mu pomagam. A chaotycznie zły to jest taki całkowity chaos i całkowicie dążący do zła. Tak mi się wydaje, ukierunkowany na zło. A ja jestem taki bardziej, że wiecie, no czasami rozwalę cały gaj w drobny mak i wyrżnę wszystkich, ale generalnie bardzo polubiłem tu niektórych moich bohaterów, którzy ze mną zostali i tam gdzieś tam im bardziej lub mniej pomagam. Jest jakiś sentymencik, co nie? No i teraz jak ten gaj rozdupczyłem, to mam takie poczucie, że może teraz trochę będzie bardziej dobry, będę dla niektórych, co tam, żeby gej się nie obraził bardziej. Dobra, jeśli będziesz przechodzić jeszcze raz, to spróbuj porozmawiać z królową pająków. Spoko. Bladio, ogólnie Baldur's Gate bazuje w grze fabularnej. Do tej gry są podręczniki, m.in. podręcznika gracza, podręcznik mistrza gry. W podręczniku gracza powinieneś mieć wszystko, co potrzebne do gry odnośnie ataków okazyjnych i innych umiejętności, jakie są wymogi do nich, ile potrzebne atrybutów i tak dalej. No ale to nie będę tego czytał. Dobra. 15 odcinek, lecimy dalej. 16. Ale grubo. O. 16 odcinek. Tak, dodam tylko, że pominąłeś trochę lokacji w gaju, konkretnie z prawej strony. No trudno, nie znalazłem tych lokacji, ale dzięki. Krótki odpoczynek odnawia komórki czarownika, czyli na przykład Willa, klasy postaci czarownik, a Shadow Heart i Gale to krelik i mag. Te rękawice niebieskie, co dają bonus do KP, gdy nie masz pancerza, to typ odzienia nie liczy się jako pancerz, a Gale nosi odzienie. Aha, kumam, bo to też odkryłem, że odzienie to jest coś innego jak pancerz. Gale nie nosi pancerza, więc tamte rękawice, karwasze obrony będą spoko na niego do noszenia. Spróbuj może przywołać tego swojego nieumarłego męża i spróbuj z nim pogadać, jestem ciekawy. O, w sumie nie pomyślałem o tym, ale on chyba nic nie powie, bo zapominam, bo już chyba kiedyś próbowałem. W walce z tymi szkieletami mogłeś użyć odpowiedzenia umarłych u kleryka, bo nieraz tego nie użyłeś i zajmuje slota. Fakt, zapomniałem, to prawda. No właśnie zapomniałem, że to tu akurat napisałem, bo gdzieś to przeczytałem wcześniej i zapomniałem o tym. 17 odcinek. Rozmowa ze zmarłymi działa tylko na świeże zwłoki, które leżą kilka dni, a nie na kościotrupy, które przeleżały wieczność bladuszu. Okej. Okay. Dziwne. Pamiętam, że oglądałem kiedyś u kogoś i faktycznie była możliwość niesmarowania siebie gównem.
A i Brady, muszę cię ostrzec, że przyzwać tych ogrów można tylko do końca pierwszego aktu. Nie martw się, zanim przejdziesz do drugiego aktu, gra powinna cię o tym ostrzec. Aha, to ciekawe. No dobra, to raz już ich przyzwaliśmy i zrobiły niezły rozpiździec ogólnie. Ale dobrze wiedzieć, 17. Znaczy powiem tak, dużej straty nie będzie. Nawet jeśli, no to wiecie. Wiecie jak jest, dużej straty nie będzie. Dobra, lecimy dalej, 18. Kurczakowych teleturniejów nie godzi się odpuszczać, dokładnie. 19. Twoja rasa jest odporna na uśpienie, dlatego ta kapłanka cię zaatakowała. Aha, ciekawe. Wydaje mi się, że nie wziąłeś od kapłanki Kiszki zaklętą tarczę, którą możesz dać do wchłonięcia Gale'owi. Jak już ktoś napisał, jesteś półelfką, a one są odporne na usypianie, dlatego kapłanka się wkurzyła. Od jakiegoś czasu masz w ekwipunku tunikę, która zwiększa obrażenie od trucizny i jest ona idealna do założenia dla Gale'a, gdyż nosi już kostur tamtej wiedźmi, dzięki której ma umiejętność rzucania takowego czaru. Okej, okay, dzięki. Fajnie wiedzieć, fajnie się dowiadywać takich rzeczy, moi widzowie, bo na przykład ja jak debil oczywiście tego nie wiedziałem, albo nie zapomniałem o tym. Wybrałeś na czwartym levelu fita na oburętność i w ogóle z tego nie korzystasz. Ten skill nie daje ci możliwości noszenia dwóch broni, bo to można robić od początku. On daje możliwość noszenia w drugiej dłoni broni, która nie jest lekka. Aha! A to ja noszę nielekką broń? W sumie to beznadziejnie, to chyba coś... Okej, czyli generalnie rozumiem, że nie wykorzystuję do końca swojej umiejętności obręczności. Dobrze się dowiedzieć w końcu. Jeśli dobrze pamiętam, co kijanek powinno starczyć na 3 osoby. Okej, wczytuj grę ile chcesz, pewnie i tak wszyscy, którym to przeszkadzało, już nie oglądają. Ale postaram się raczej nie wczytywać. Gej ćpa magię, ty ćpasz pazurzy, co kto lubi, dokładnie. No ale staram się raczej nie wczytywać, mimo wszystko. Jak używasz czaru, to możesz wybrać większą komórę danego czaru i wtedy zadasz więcej obrażeń. Czytaj, bo niektóre zaklęcia się nie skalują. Okej. Okay. Na przykład kula ognia na magu. Zawsze używaj komórki poziomu 1, stąd jest mały damage. Aha. Posępne serce używa jako supporta. Gale jako maga DPS jest mega OP, tylko zmień mu czary. Możesz też uczyć się nowych zaklęć, jak masz zwoje. W walce z trupami zainteresuj się umiejętnością posępne serce odpędzania umarłych. Staram się, ale cały czas o tym zapominam. Fajnie się ogląda. Postaram się. Doprowadzić do końca. By przejść przez niektóre szczeliny, trzeba być niski. Czyli można nam się dostać na przykład przez zamianę w jakieś małe zwierzę. Również można posłać tam na przykład samego chowańca. Być postacią niską jak gnom, czy niziołek, lub zmienić swój rozmiar. Okej, okay, fajnie, dobrze wiedzieć, że chowańca można posłać, to będzie łatwiejsze. Ten hełm, co dałeś Gale'owi, nie wiem, czy nie będzie mu przeszkadzał w rzucaniu czarów. Jest to średni pancerz, okej. Okay. Okej, okay, dobrze wiedzieć. Ten amulet, co dałeś Ani, prawdopodobnie nie będzie na nią działał, ponieważ tylko Jessica ma znamię absolutu, a napisane jest na wisiorku, że tylko osoby ze znamieniem mogą używać tej właściwości. Dobra, i tak właśnie jest 20 odcinek, proszę państwa. Zajęło nam to aż 18 minut czytanie. Troszkę rzeczy się dowiedzieliśmy. Generalnie być może faktycznie gdzieś tam coś zrobiłem nie takowego. Poczekaj, czy to jest broń lekka? Tak, to jest broń lekka. Czyli generalnie chyba chodzi o to, że widzowie mi sugerowali, że powinienem zmienić na dwie bronie nielekkie, tak? To o to chodzi chyba. Dobra, no, coś tu z wisiorkiem. Poczekaj, tylko zobaczę. Jeśli właściciel tego przedmiotu nosi pieno, zyskuje ułatwienie w rzutach obronnych przeciwko śmierci. Czyli ona faktycznie, czyli generalnie faktycznie to na nią chyba nie działa. Wychodzi na to. Niewidzialność, to ona ma akurat. Fala gromu. A gej, jakąś tunikę mu powinienem dać, którą mu nie dałem. Jakąś tunikę nosiłem, nie wiem czy ja jeszcze ją mam, bo to dawno temu już było oczywiście. Ale teraz dowiaduję się, że jakaś tunikę nosiłem, które mogłem dać na przykład potężnemu Gale'owi i mu w sumie tego nie dałem, więc... Więc w sumie to jest może rodzaj bardziej. Więc zaraz obczaję, co to w ogóle jest, bo tu na przykład mam jakieś średnie pancerze, lekki pancerz. No właśnie, czy ja w ogóle będę miał jeszcze tą, jeśli miałem jakąś tunikę, to już... Obawiam się, że równie dobrze. Równie. Spowicie cieniem. W ogóle co to jest? Spowicie cieniem. Zobaczmy.
Niewidzialność. O, fajne. Koncentracja, krótki odpoczynek. Spowicie cienie. Fajne, że może się, mogę się po prostu zrobić niewidzialny. Fajne, 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 fajne rzeczy czasami. No fajne rzeczy mam, co nie? Czasami. Tak jakby się nad tym zastanowić, to całkiem dużo. Jest? Nie no, chyba nie wiem, nie wiem, jeśli nadal jeśli miałem jakąś tunikę, to obawiam się, że mogłem już ją opierdzielić, co nie? Już mogę tej tuniki nie mieć ogólnie, jeśli coś faktycznie było. Wiedźmiowy kostur, bo miałem wcześniej ten wiedźmiowy kostur w sumie. W sumie, czemu ja ten wiedźmiowy kostur nie używam, skoro on technicznie jest chyba lepszy? A nie, bo tu jest nielektryczny żyły, gdy postać zadaje obrażenie czarem lub sztuczką, otrzymuje ładunki błyskawic. Aha, on tu tego. Tak, a do rzeczy jeszcze, promień strachu. Promień strachu, właśnie jeszcze taka, a propos, mówi się, że on ma jakieś zajebiste sztuczki. Chodzi o którą sztuczkę? Ognisty pocisk. Że która się skaluje? To się, że się skaluje? Coś pisaliście o jakiejś potężnej sztuczce Geira. Dobra, no generalnie na pewno nie jest tak, nie jest na pewno idealnie, moi drodzy. Na pewno nie jest idealnie z tego, co mi napisaliście. I pewnie wiele rzeczy mógłbym i lepiej ubrać, i lepiej zagospodarować. Bardzo możliwe, że tak jest. Rodzaj. Co to? Bardzo możliwe, że wiele rzeczy mógłbym lepiej zagospodarować. Ona chyba, w nią poszedłem w ciężki pancerz ogólnie, czy dobrze pamiętam? Czy ty dostałeś specjalizację ciężki pancerz? Bo komuś dawałem chyba, a teraz już nawet nie wiem, czy ona dostała. Ona dostała walka bronią, wyjątkowy materiał. Mistrz ciężkiego pancerza, tak, ty masz ciężki pancerz, a właśnie, a propos właśnie ciężkiego pancerza, co nie? Brak premii KP, no to wiem, ograniczone do dwóch, ale na przykład tutaj widzicie. Obrażenia cięte są zmniejszone. Do rzut obronnych. Utrudnienie w testach, no i na przykład lepszy pancerz już jest, proszę bardzo. No i może założyć go tak naprawdę. Tylko to w sumie nic nie zmienia, widzę, bo nadal ma KP 16, więc klasa pancerza, chyba to, nie wiem, to chyba to nic nie daje, skoro klasa pancerza się nie zmienia, to chyba lepiej, żeby miała średni faktycznie. Chyba to było, podobny case był ostatnio, tak mi się coś kojarzy, bo na przykład to zmienię i tu się zmienia, co nie? Dobra, nie wiem czy tą tunikę gdzieś miałem, czy co ja z nią zrobiłem, czy ją opierdzieliłem. Powiedzmy sobie szczerze, że na pewno źle nie wykorzystałem wszystkiego tak jak powinno być, co nie? Tak, na pewno nie wszystko zostało tak wykorzystane jak powinno być wykorzystane. No, jest jak jest, moi drodzy. Zabawkowa skrzynia. Dobra. Ona w ogóle jest strasznie dużo rzeczy mam. W ogóle wszyscy mają bardzo dużo rzeczy u mnie. No, bo ja tak lubię sobie nosić rzeczy, co nie? Zobaczcie, ona, no moja postać tutaj też się ma zawaloną, co nie? Jakiś, o, weź tu trochę, poddawaj mu rzeczy może. Tak, podaj mu jakieś książki, bo w sumie mam jakieś książki, które są chyba bardziej już do sprzedania, tak na dobrą sprawę, bo nie wiem, po co mi to, o, weź mu też, daj tą lirę, bo mam kolejną taką lirę mam. To akurat wolałbym mieć przy sobie. Zniszczona księżycowa latarnia, to będzie pewnie tu później. No, okej, weź tam, trochę ponosisz rzeczy. Dobrze ci zrobi, jak trochę ciężaru weźmiesz. Dobra, moi drodzy, 23 minuty. Przechodzimy do granka, moi drodzy. Dobra, jak pamiętacie, tutaj był generalnie... Tak. Kurwa, gałganico, ajajaj, od razu. Dobra. A tak, no i ona stan kończy się, jeśli teraz tutaj rzuci czar. No i to jest generalnie, ja pamiętam, i to jest, jak sami widzicie, magiczna wieżyczka, co nie? Tu są też oczywiście rzeczy. Pytanie, czy to można wyłączyć? Nie jestem przekonany, natomiast na pewno można tutaj zrobić tak zwaną sekwencję skradankową, po prostu. Bo to chyba po prostu, to cię jak się chować, znaczy moglibyśmy się też niewidzialnymi zrobić, ale to chyba że tak powiem, nie zostaniesz krok przez mgłę. Akcja dodatkowa, w ogóle ona ma fajną akcję, ona ma akcję dodatkową? To jest mega OP. Bo to jest jako z czego to jest w ogóle, to ma ten przez mgłę skok, po prostu ma takie akcję dodatkową? Ej, no to jest mega.
A, wymaga... Jestem debilem, bo to wymaga długiego odpoczynku. Dobra, nieważne. Dobra, wczytuję się, bo to nie chciałem tego wykorzystać w ten sposób. Więc jeszcze raz, pozdrawiam wszystkich cieplutko. Witam wszystkich, którzy mnie nadal oglądają, pomimo, jakby nie patrzeć, bardzo długiej serii, bardzo długiej, męczącej serii. Seria nie cieszy się jakąś gigantyczną popularnością, ale ja to robię dla siebie, ja gram dla siebie, zawsze chciałem w to zagrać. O, to... Zawsze chciałem w to zagrać. No i co tu dużo mówić, jestem usatysfakcjonowany z tej gry, bardzo dobrze mi się gra. On się w ogóle może zrobić niewidzialny, więc może zróbmy się po prostu niewidzialnym. Nie wiem, czy on dobiegnie. Chyba dobiegnie, ale tak na styk, że tak powiem. I można właśnie... A, nie można już. Dobra. I ona tak samo, chyba jak użyje sprintu, to dobiegnie i tutaj uda mu jej się schować, co nie? O co chodzi? Wolę nie ryzykować. Tutaj te strażnicze wieżyczki mogą być... Kurwa, bez jaj. Dobra. Ogólnie namierzyła mnie, ale nie zrobiła mi krzywdy. Muchomor jakiś? Czy ktoś powiedział ruchomor? Dobra, używamy sprintu oczywiście. Fajnie, że to w sumie ma akcję dodatkową ten sprint, więc tak naprawdę może użyć jeszcze może jednego sprintu w ogóle użyć. No i tutaj będziemy musieli działać dosyć ostrożnie też, bo widzimy, jak to wygląda. Dobra. A, weź mu homorka. Ta, on tutaj niech użyje szybkiego ruchu tak samo. On jest niewidzialny, więc tutaj to jest ten jedyny plus tej całej sytuacji. Ready and willing. Oni muszą używać po prostu szybszego przemieszczania się. Wolę tutaj nie ryzykować. Ja próbowałem to, pamiętam, w ostatnio rozwalić i po prostu to nie za bardzo szło rozwalić, więc zrobimy to po prostu na spokojnie, moi drodzy, co nie? Czyli tak wiecie, bezstresowo zrobimy to po prostu. Tak wiecie, na spokojnie, każdy ruch po różku, że tak powiem. Chodźmy tym tutaj za winklem już, żeby się nie denerwował. Dobra, możemy go na razie wstrzymać. I teraz tak. Jak teraz wygląda sprawa? No na pewno wygląda tak, że... Proszę ja ciebie, możesz tu wejść. Co ty robisz, debilko? A, dobra, bo tu chyba trzeba wskoczyć. Okej. Tak, tu chyba jeszcze mnie nie widać. Jestem zastanawiający, czy stąd jestem, bo na pewno tutaj, tak właśnie patrzę, czy jestem stąd tu na to doskoczyć. Na pewno lewitacja by mi pomogła, nie powiem, jakbyśmy bardzo się uparli. Swoją drogą, czemu my jesteśmy tak trochę ranni? To przepraszam bardzo, coś się wydarzyło? Ciekawe. Tak, jakby Galem byśmy oczywiście mogli zrobić tutaj to, żeby użyć, o proszę bardzo cię, przyznanie umiejętności lotu. Tylko że to pamiętajmy, że to używa tylko na konkretną osobę. Oczywiście byłoby to do zrobienia. Patrzę, czy piórko spadania, bo tutaj raczej nie doskoczymy. Co nie? Bo piórko spadanie jest raczej w dół. Patrzę, czy gdzieś moglibyśmy po prostu doskoczyć tu w dół, co nie? Tak patrzę, czy gdzieś tu byłoby jakieś takie sekretne wejście, ale chyba nie. Tutaj co najwyżej na te grzyby można byłoby doskoczyć. Dobra. Panie Gale. Dobra, skoczmy tu. Dobra, przesuńmy się. Tutaj raczej jest niewidoczny nadal. No i ona tak samo tu może wskoczyć.
Dobra. I tutaj raczej chillera. Tu jeszcze nic nam nie zrobią. Nasi przeciwnicy, kochani. Już niedługo. No patrz. Nie mogę tutaj. Tak, widzę, że jestem w bezpośredniej, tylko że to, mam wrażenie, że to działa z lekkim opóźnieniem. Nie wiem, czy widzieliście, że to nawet jak widzi, to jakby jedna tura jest namierzająca, więc może nic tam nie zrobi, w razie czego możemy się po prostu zrobić niewidzialni, co nie? Dobra, zobaczmy, jak to faktycznie zadziała. No dobiegnijmy tu. Bo to na pewno tutaj spowoduje to, że to nas namierzy. Tylko pytanie, czy to nas już zaatakuje, co nie? Czy to ma jakiś... Bo moglibyśmy się zrobić niewidzialni, co prawda. Pytanie, zbadaj. Zobaczmy, jak to wygląda w ogóle. Widzimy, że to jest odporność na obrażenia cięte. W ogóle podatność na obrażenie elektryczne. Niby tak, tylko że to jest magiczna wieżyczka. Wydaje mi się, że nawet jak nasz Gale zaatakował z elektryczności, pamiętamy, że gdzieś tu mamy elektryczny atak. To jest chyba w sztuczkach w ogóle. A może nie jest w sztuczkach? Ognisty przyjazd, nie, nie jest w sztuczkach. Gdzieś Gaugan Lamus miał elektryczny atak. O, tu miał elektryczny. Wiedźmowy pocisk miał tak zwany. Czar nie jest przygotowany. No widzę, że nie jest przygotowany, ale gdyby był przygotowany, no to teoretycznie. Albo to jest to w ogóle. Chmura oślepia, mocno osłania istoty z wewnątrz. To jest w ogóle fajne zaklęcie. A propos rzucania zaklęć. No, w sumie może to jest stare, może to jest rozwiązaniem w ogóle. Co nie? Dobra, Gale. Spróbujemy, zobaczymy, na co cię stać. Moglibyśmy rzucić, tylko czy to nas w sumie zaatakuje? To jest takie pytanie. Moglibyśmy tutaj rzucić to de facto, co nie? I to tak by spowodowało, że tutaj naprawdę nie byłoby nas widać chyba. Dobra, w ogóle tutaj ja wiem, że tu są różne rzeczy, ale totalnie nie chcę mi się tego badać. No jest na pewno magiczna, dobra, wiecie co? Spróbujmy. Dobra, zróbmy to, zobaczymy, jak to pójdzie. Akakadabra! Dobra. I o co jeszcze mówiliście, że często rzucam na przykład ogniowy pocisk, że da się wybrać, jakim komórką czaru mam to rzucić, co nie? Dobra, tutaj na spokojnie. On sobie tutaj przekimuje, bo ten może nas zobaczyć teoretycznie. Już i tak zobaczy na pewno jedną z naszych bohaterek. Więc tu się raczej przyczaimy po prostu. Ale śmiesznie wyszło z tą mgłą. Zobaczymy, czy to sprawdzi się. No właśnie, nie wiem, czy się zrobić niewidzialnym, czy też odpuścić. No niby kurczę moglibyśmy, ale czy to nas zaatakuje? Ciężko stwierdzić, co nie? Zobaczymy. Jestem bardzo ciekaw, czy nas zaatakuje. Mam wrażenie, że to ma jeden cooldown do ataku. Dobra, i ta też sobie chyba... No nie wiem, mogłaby tu przesprintować? No niby mogłaby. Dobra, ze wszystkimi pobiegnie. No i ten to biedny jest, bo jest strasznie do tyłu. Kurde, no nie może nawet... On musi przeczekać. A widzicie? Namierza. Ale widzicie, nic nie zrobił, czyli ma jakby, tak jakby można by rzec, ma leciutki cooldown, co nie? Dobra, ten jest niewidzialny w sumie, ale może niech nie biegnie pierwszy. Dobra, chytry sprint, spróbuj, zróbmy sprincika. Schowajmy się za winklem. Tak, wiecie, o kurwa. Tu mnie też widzi? Nie, nie widzi mnie. Widzi mnie. No to żeśmy się zgałganili troszkę. Dobra, musimy się cofnąć w takim razie. Albo od razu tu wejść.
Przez okno możemy wskoczyć. Dobra, wiecie co? Skitrajmy się. Dziwne. O. Dobra. Nie powinno mnie teraz widzieć. W sensie, nawet jeśli to jestem za kolumną, tak mi się wydaje. Więc chyba chill. Dobra, teraz oni. No dobra, no to co? Chyba wszyscy używają sprintu, no bo inaczej tego sobie nie wyobrażam. I lecimy po prostu. Też w sumie za kolumną może się skitrać, póki co. Dobra. Ona może użyć sprinta z tego, ona daleko też dobiegnie i ma jeszcze tutaj sprinta w razie czego. Więc ma gigantyczny sprint. To jak jedna za jedną kolumną, no to druga za drugą kolumną. Dobra, fajnie. No i mamy oczywiście jeszcze Gale'a, który po prostu użyje sprinta i schowa się za tym, za tą kolumną. Dobra, no według moich mega, mega precyzyjnych obliczeń nic tam nie powinno się stać. Ten, no ten może sobie po prostu podejść, on jest niewidzialny. Zobaczymy. Oho. Czyli pomimo niewidzialności, to co, namierza go? Wiecie co? No dobra, tutaj w ogóle nie są zdobione drzwi, zamknięte. Ale widzimy, że można wejść przez okno. Za mało punktów ruchu, w ogóle magiczna fajerka jest jakaś jeszcze. Ciekawe czemu, ciekawe co by się stało, gdybyśmy ją potencjalnie spróbowali zapalić. Bardzo mnie to ciekawi, ale moglibyśmy oczywiście spróbować, co ciekawe, ją zapalić. Może stałyby się jakieś magiczne rzeczy, ale dobra, pobiegnijmy po prostu tu na razie. Wizard's Tower is his sanctum. Dobra. To nas raczej nie widzi. Ona tak samo. Uzdrowienie. W ogóle możemy się uzdrowić do dłuższego, do następnego długiego odpoczynku w ogóle. A to w sumie. W sumie czemu teraz miałbym to robić? To może zróbmy jak nie będę się miał. Nie będę musiał się przekradać. Okej, okay, myk. W linii taktycznie. Dobra, teraz może ruszmy się Jessiką w sumie. O kurwa, ale żeśmy trafili. Czyli widzimy, że tutaj też są. Tu raczej mnie nie widzą. Raczej tu mnie nie widzą, proszę państwa. Ale nie wygląda to najdoskonalej. Ona mogłaby teoretycznie drzwi otworzyć naszym kolegom. To byłoby takie, wiecie, nie wiem czy nie łatwiejsze byłoby niż oni muszą wejść przez okno, więc chyba w tą stronę pójdziemy, wiecie. Magiczna wieżyczka. Czy ja w ogóle mam jakieś czary, które... Zobaczmy tak z ciekawości. Co to jest? Powolnienie, nożnie klątwy. Mignięcie, śmierdząca, co, przyspieszenie. Widzę im w ciemności, wyklecie myśli. Na pewno ma ten piorun, no bardzo ciekawi mnie. Czy piorun zrobiłby im krzywdę, co nie? Dobra, póki co to i tak koniec rundy raczej. Ona, dobra, czekamy, czekamy, nie ma co, dobra? To raczej nie będzie problemem, żeby otworzyć jakieś tam lamusiarskie drzwi. Oh yeah.
Dobra, przyczajony wilk na razie. No może ona na końcu, bo ona najwięcej ruchu ma. Dobra, ruszmy się jeszcze Gailem. Dobra, raczej nas nie zauważy i tak patrzę, że ją go też nie powinna widzieć. Dobra. No i jeszcze ona ma najwięcej ruchu, dlatego ją na koniec też wziąłem. Ona zamknie drzwi po prostu. A ja w sumie... Tędy byśmy mogli się dostać, ale to by nic nam nie dało za bardzo. Dobra, chodźmy tu. Dobra, no chyba nikt ich nie dostanie, co nie? Wszyscy są gdzieś skitrani. Dobra, wydaje mi się, że pozycja jest mega. Tu jest balkon ogólnie, a propos przejść, to widzimy, że tutaj mamy balkon. Czy byśmy mogli na rury wejść? Nie wiem, czy byśmy mogli też piętro wyżej wejść. Co to jest w ogóle, widzicie? Za mało punktów ruchu. Moglibyśmy na pewno uszkodzić w ogóle cały ten mechanizm, co nie? Tak, widzimy, że to w ogóle jest jakby w postaci wieży, co nie? Musimy się jakoś też dostać na dół. Oczywiście możemy wejść tu i użyć piórko spadania. Myślę, że to będzie aktualnie mi to pierwsze, co przychodzi do głowy. W sensie... O, ewentualnie tu i po grzybach na piętro w dół też byśmy mogli. Czyli generalnie widzę dwa rozwiązania przejścia. Albo po grzybach na dół, albo użyć piórko spadania i skoczyć aż na sam dół wieży. Dobra, jednak zanim to zrobimy, jakby... No muszę to sprawdzić, czy faktycznie nie da się temu zrobić krzywdy. Mamy to obrażenia, widmowy pocisk, spróbujmy. Prawie to zabiliśmy, ale widzimy, że to żyje. Schowajmy się. Przeczekajmy tą turę. Połącz celem łukiem, po aktywacji w każdej turze zadaje 1-12 obrażeń. No to chyba nie za bardzo, teraz chyba nie zadał w takim razie. No i przepraszam, co się wydarzyło? Komórkę czaru zużyłem, halo. No właśnie jestem ciekaw, czy... Dobra, a spróbuję teraz to jeszcze raz zaatakuję. Niech będzie, spróbujmy. Tak, spaliło żywcem. Czyli da się spalić za pomocą elektryczności. Da się spalić, tylko... A to jest w ogóle winda, teraz dopiero zobaczyłem. Okej. Dobra, czyli da się spalić za pomocą elektryczności. No dobra, jest to... Już jest jakieś to... No dobrze wiedzieć, że jest taka możliwość jak spalenie, że można to spalić. Tutaj ten jest w ogóle... Tutaj chyba możemy po prostu podejść, bo... Czyli da się to spalić. Ciekawe, czy to się uruchamia, bo to widzimy, że to nie jest rozdupczone tak do końca. Co nie? Ale jest jakby przeciążenie, ale to chyba nadal egzystuje. Dobra, dawajcie. Nic tu po nas. Nic tu po nas, że tak powiem. Dobra, nic tu po nas. Ruszaj się, kobito.
won't ignite. Niebo odpala się. Odd. It won't ignite. Jest magiczny w końcu. Nic dziwnego, że się nie podpala. Dobra, na razie idzie całkiem sprawnie, ale tak pomalutku, pomalutku. Oho. Ciekawe, czy się przeładuje po prostu. Zastanawiam się, a może spadniemy na sam dół? Czy jest warto w ogóle patrzeć, co jest na wyższych piętrach? Swoją drogą nie wiem, czy stąd. Tu byśmy chyba nie dolecieli. Dobra, na spokojnie. Nie ma tego złego, prawda? Prawda. Tak, musimy jej dać dodatkowy ruch. Okej. Dobra, trochę zajmuje chodzenie te turowe, no ale to wynika z, no, z tego, że musimy się w ten sposób poruszać. Jeśli chcemy się dostać w odpowiednie miejsca, to nie widzę innego sposobu ogólnie, żeby tak się dostać. Dobra, poczekajcie. A, nie mogę już i tak skoczyć. Dobra, suwa się, będę przed tobą. No jest iż na, i nasz czarodziej. Czarodziej łamany na lamus. No dobra, na pewno jedno urządzenie wyłączyliśmy za pomocą elektryczności, co nie? To wiemy na pewno i chyba się nie ładuje, więc wiemy, że da się je wyłączyć. Tylko po prostu stanowi to pewien problem i tyle, no. Jest to po prostu pewna problematyka sytuacyjna. Ale da się to zrobić, co nie? Da się, da się. Dobra, może Jessica niech pójdzie pierwsza, jak już taka cwaniakara jest. Płócienny worek. Kurde, no debil by nie przeszukał płóciennego worka, prawda? Mizerny kapelusz. Okej, chyba end. Dobra, wiecie co? Wyłączmy te turowanie, bo strasznie ciężko. Dobra, wydaje mi się, że jakby element skradankowy mamy za sobą. Nie widzę w każdym razie tutaj nic, co mogłoby mnie zainteresować. Skradanko. Tak to się pewnie, tak się nazwiemy, ten element. Dobra, przeszukajmy teren. O, zapasy na podróż? Wcale nie mam tego bardzo dużo. Czy to są grzyby? Tu widzimy, że jakiś kiełkujący T-mask. Odsuńcie się. Odsuńcie się, rozdupczę to za pomocą mojej magii rozdupczenia. Dobra, zarodniki Timaskarku. Dobra, weźmiemy te zarodniki. Nie mam pojęcia, po co one mogą się przydać, ale debil by nie wziął, że tak powiem. Debil by nie wziął. Prawda? Prawda. Płócienne, jakieś głupoty. No ogólnie reszta to raczej głupoty, nic tutaj interesującego nie ma.
Dobra, no nic ciekawego tu nie widzę. Jedynie co? Ewentualnie, to możemy wyjść na chwilę na balkon. Bo ciekawy case jest z tym, co nie? Po co miałbym to rozdupczać? Ciekawe. No i stąd możemy już ewidentnie zeskoczyć na sam dół. A możemy po prostu... Dobra. Kurde, nie wiem, czy tak nie będzie bezpiecznie, imo. Czarodzieju! Zrób użytek ze swoją drogą. Czy my możemy zrobić krótki odpoczynek? Chyba możemy, może zróbmy po prostu krótki odpoczynek. Biorąc pod uwagę, że dużo życia straciliśmy, taka dygresja ogólnie. Tak zauważyłem, że chodzę. Dobra, panie potężny czarodzieju. Ja wiem, ty jesteś potężnym czarodziejem, ja sobie zdaję z tego sprawę. Ale jest jeszcze potężne... A, właśnie, a propos rzucania zaklęć. To jak to jest? Jeśli mam ognisty pocisk, to mogę zdecydować. A, widzicie. Chyba kumam, o co chodzi. Czekajcie, chyba kumam. Czyli co, jeśli robię tak, to robię pierwszego poziomu. A dopiero jak zrobię tutaj, to robię poziomu trzeciego. Okej. Nie jest to jakoś tak intuicyjne. Czemu ten? Czemu ten? Aha, bo to jest ognisty pocisk. Nie, tu jest od razu trzeciego poziomu chyba. Bo mówiliście, że mogę rzucać dany poziom zaklęcia na danym poziomie. Dokąd za tego nie kumam. No ale dobra, mniejsza o to. Piórko spadanie. Słynne zaklęcie, którego chcę się nauczyć w tym momencie. Piórko spadanie, proszę państwa. Czyli czary mary, twój stary, że tak powiem. Never a dull moment. No kurwa, skacz tam. At the ready. Tak jakby tutaj w ogóle mieliśmy, co mieliśmy zrobić? Znaleźliśmy zarodniki Timasy i musimy jeszcze znaleźć Jęzor Szaleja, następnie znaleźć jedno i drugiemu Omenulowi. Wierzę, że należy do kopanki Mystry imieniem Leonore. Jej specjalnością jest ogrodnictwo i eksperymenty na roślinach, takie jak drzewo surorowe. Czyli generalnie musimy mu przynieść te rośliny. I wiadomo, że nam nie pomoże, ale przyniesiemy mu, bo jesteśmy zajebiści. Nie, to jej konkretna osoba to miała nosić. Najnowsze, ja pamiętam. Bo to były te kwiaty, co ten efekt, co powodowały ten dziwny efekt, pole antymagiczne, no właśnie. O proszę, zobaczcie, co znaleźliśmy, kop. Ale zobaczmy, o, zwój wampirzego dotyku, weźmy. Why not? Tutaj jakieś skrzyneczki, to nas nie interesuje, dobra. Dziwna sprawa, nie prowadzę streamka, właśnie dostałem subskrypcję od Leszek de Valesa. Dziękuję ci za subskrypcję, piąteczka. Ale beczunia, totalnie nie prowadzę streama, nagrywam to off stream, a dostałem subskrypcję. O, jakiś leculit jest tu jeszcze. To weźmy leculajta. W ogóle gdzieś tu prowadzi te nadmorze? Modrowniki jakieś są? Nie, po prostu jest takie nadmorska dolina jest. Absolutnie tu chyba niczego nie ma, to jest po prostu ending, co nie? Taki jakby. I z drugiej strony chyba też nie ma jakiegoś przejścia, chociaż tu widzimy, że tu jest jakaś plaża, ale chyba nie. Dobra. No to teraz tak, jak się powiedziało A, to trzeba powiedzieć B. Wchodzimy, proszę państwa, teraz do naszej bazy, chociaż nie wiem, czy bezpieczniej nie byłoby, o, jakbyśmy na chwilę poszli do obozu ogólnie i nie dali tego komuś innemu. Chodźmy do obozu, przejdź do obozu. Kto to miał z naszych podróżowiczów?
Nikt z nich? Czy to w skrzynce trzymałeś? Wydaje mi się, że ona to gdzieś a może do skrzynki dodawała? Dajmy to na razie do skrzynki, bo to przecież chodzenie z tym to jest jakieś nieporozumienie. Ale chyba więcej tego gdzieś mi ktoś, nie wiem, nie pamiętam, coś zrobiliśmy z tym, co nie? Bo my już mieliśmy te kwiatki. Chociaż może... Nie, no dobra, dajmy to na razie. Dobra. Tak, chodzenie z takim kwiatkiem, nie wiem, czy jest najbezpieczniejszym pomysłem. Zamknięte, kto by spodziewał się. Ale zużyjemy mojej mocy rozbrajenia zamków. Bo mam bardzo wysoki... O, bogowie! Uwaga! Mam trójkę. A i tak dałem radę to rozbroić, proszę państwa. Halo? Jest tu ktoś? Teraz to zbadam. Kuma mi jest zbyt duża, a poczekajcie. A on tego nie może zrobić, tak? Jestem zbyt duża, ale... Że co, że mogłam przejść przez dziurę, jakbym miała eliksir zmniejszenia? Dobra, no może by mogła przejść, cholipka wie. Dobra, grzyb smoczego jaja. Jakiś traktat. Zobaczmy od razu ten traktat. Antymagiczne właściwości kwiatu drzewa. Mhm. Dajmy to od razu Gale'owi. No nie no, fajne, fajne rzeczy. To jakieś opowieści, fizolofia. Nie, totalnie chyba nie za bardzo. No dobra, weź to przeczytaj. Ale mogę to przeczytać? Przeczytaj. Weźmy to przeczytaj, ale bez tego. W ogóle jeszcze jest fajna opcja, że jest przekaż do obozu, czyli można bezpośrednio dać do obozu i nie przejmować się tym. Generator też mamy. Coś chyba ten z tym kwiatem może to być wspólnego, co nie? Trochę jest strach to oczywiście robić i tak mieszać na YOLO, ale duża intuicja podpowiada mi, że to byłby zajebisty pomysł, prawda? Przeczytajmy. Tak mi się wydaje, co mieszamy. Kurczę, tego kwiata, przed chwilą tego kwiata oddałem do tego, do obozu. Czyli widzę, że musimy znowu przejść do obozu. No i co? No i musimy to wyciągnąć po to, żeby to włożyć gdzieś tam. Wybitnie, tak lubię. No dobra, no to co? Dobra, wkładaj to, zobaczymy co się wydarzy. Oho! O, i się wyłączyły. To niepotrzebnie zaklęcie błyskawic wykorzystaliśmy, ale... Ale chyba mamy złe przeczucia. Oho! Dobra, koleżanko.
Ale teraz to już na serio odłóż. Bo to jest niebezpieczne w twoich rękach, proszę pani. No i śmiesznie wyszło, żeśmy tu wszystko zapalili. Wyłączyliśmy przynajmniej wieżyczki, ale... coś tu, kurde, nie gra. Dobra, podejdźmy jeszcze kawałek do góry. Będzie chyba jakaś walka o bogowie z bossem. Jęzor szaleje, jeszcze musimy znaleźć, taka dygresja. Tak, widzimy, że działa już. Działa chyba winda, bo wcześniej chyba... Wychodzi na to, że wcześniej działała. Wykrycie myśli dostaliśmy. Tak, widzimy, że winda działa. Oj, coś mam złe przeczucia, prawda? Na górę. No cóż, jedziemy. Debil by nie odpalił tej windy. A, to teleporter jest. O kurde, czyli tak to działa. No dobra, na górę. Fajnie, i tu już widzicie, wszystko jest włączone. Tylko teraz tak. No właśnie. Widzimy, że tutaj są nadal te jakby do zniszczenia, ale nic... nic z tego nie wynika, a weźmy... A dobra, na górę. Oj, tutaj nie byliśmy już, jeszcze. A jeszcze możemy, jeszcze wyżej możemy pójść. Dobra, zwiedźmy te piętro może. No nie chciałem z tobą pogadać, żartowałem. A patrzcie, mikstura piórko spadania tu nawet była. Grawerowany githański dysk zawierający skomplikowany szyf, pozwalający na odczytanie starożytnych dialektów githanki. Przydatne znalezisko, jeśli ktoś kiedyś natknie się na takie archaiczne zapiski. Okej, okay, fajnie, dobrze wiedzieć. Jakieś głupoty, centralnie tutaj niczego wartościowego nie ma, chociaż akurat... Okej, przycofam to, akurat tutaj zwoje to fajne są. Że jak powiem debil, jakby nie przeszukiwał, to by nie wiedział nawet. Wypchane głowa hakowej poczwary, fantastyczne. Fantastyczne rzeczy, że tutaj żeśmy to znaleźli. Prawda? Nie no mega, ale... raczej nie muszę się o to martwić. O śmierci i wskrzeszeniu, to sobie przeczytam tylko. Okej. Wiedza tajemna religia. Ej, fajny pierścień w sumie. W sensie, wiecie, no ja tutaj mam falę gromu, ale szczerze mówiąc, taki pierścień wiedzy, jak ja często coś czasami robię i rozmawiam, ta fala gromu, szczerze mówiąc, rzadko korzystam z tej fali gromu. Dajmy to. A falę gromu dajmy, nie wiem. Może gej, nie Gejlowi, może jej dajmy falę gromu? Masz falę gromu. Dziwnie wyglądający przycisk. W te naciskam. Psia obroża zawirowała. Oj. Oj, chyba będzie walka z bossem. Przeczuwam walkę z bossem, moi drodzy. Przeczuwam walkę z bossem. Piórko spadanie, teraz się już nie przyda może. To weźmy może nałożenie klątwy. Może by się przydać nałożenie klątwy. On ma, no ma jeszcze trochę tych komórek czaru.
Jak to jest z tymi zakręciami tarczy? Tarcza wiary, następny klasę pancerza O2 po prostu podnosi. To może po prostu klasę pancerza nałożymy? Czy ochronna więź? Zawsze się zastanawiam, w którą stronę to pójść. Dobra, załóżmy tak, ochronna więź niech będzie. A jej dajmy ochronny pancerz. Dobra. Ty możesz też zbroję maga sobie dać generalnie. Dobra, zbroję maga weźmy. Coś tu mam, mam po prostu bardzo... Ale to bardzo złe przeczucia. Moi drodzy. Dlatego też tak się zabezpieczam. Coś tu ewidentnie nie gra, moi drodzy. Dobra, wchodzimy tam. New sounds to dampen the dark oppression brain. Is it the foe? Or a foul, contemptuous heel? You know these words. They are from the opening stanza of a play you found in this very tower. O, czyli generalnie opłaciło się wczytać książki, niewiarygodne. Z drogiej nie rozumiem zagadki. Mam przyjazne zamiar, przybyłem w pokoju. Czyś przyjaciel ratować od samotności przybyły? To jest właśnie chyba cytat z tej poezji. Don't get me wrong. I love poetry as much as the next wizard, but using it to command an automaton seems a bit self-indulgent to me. Okazało się, że czytanie poezji uratowało mi życie. Ej, no tego się nie spodziewałem. Skąd pewność, że jest zaufany godny, jakże odsłonić se sedną... Dobra, robimy to albo... Kurde, boję się... Nie, bo jak ten... Wydaje mi się, że jak nie będziemy do niego porozumiewać się za pomocą poezji, to nas zaatakuje. Dlatego zrobimy test. I to jest tylko wyłącznie test, ja to zamierzam wczytać, nieważne jaka byłaby ten. Co to za miejsce? A, czyli widzicie. Skąd pewność, że jest zaufania godne, jakże co nic te sedno mroczne nam. Czyli przez poezję. Światło. I co, tylko tyle? Ciszę cię, przegięła, jesteś zupełnie sam. Proszę, czy mogę choć przez chwilę podtrzymać cię za rękę? Bardzo chętnie. Chodź, przytul mnie. His arms are too tight and too low for a comfortable hug, as if he's meant to be embracing someone slightly shorter. Remember, you are loved, Lenore, so much. You're doing great. And everyone will be so proud of you. As I already am. Kim jesteś? Wyobrażacie sobie, że uratowała mnie poezja? Dosłownie uratowała mnie poezja. Komu by się przydało światło? Poczekaj, zobacz jak to działa. Jak to działa? Światło, wywoływania... Co to w ogóle powoduje to światło? Długie odpoczynek działa tylko nasąd przedmiot świetlistą aurą. Fajne w sumie. To dla, nie wiem czy dla Gale'a by się nie przydziało, bo on ma problemy z widzeniem w ciemności. A nie, on widzi w ciemnościach. Fajnie.
To w sumie, może i w sumie dajmy komuś ten pierścień. Masz tu gałganicę. Weź, chodź. Co ty na to? Rzucisz sobie zaklęcie? O, i zajebioza. I ma światło. Ale to jest generalnie... Wy się śmiejecie, ale to w sumie jest całkiem spoko. Do następnego długiego odpoczynku mamy światełko po prostu. W sensie Gale generalnie już widzi w ciemnościach i cała nasza drużyna widzi w ciemnościach. Ale wiecie, no duży boost. Ale ogólnie wyobraźcie sobie, że uratowała nas poezja przed groźnym atakiem potwora. Jakbyśmy nie znali poezji, jakbyśmy nie czytali tych wszystkich książek, które przeglądałem tak ona jolo, tylko po prostu poszlibyśmy na samą górę, to by nas prawdopodobnie zaatakował. A tu proszę, happy ending.